Szanowni Państwo, minęło trochę więcej niż 104 lata od momentu, kiedy powołano do życia pierwsze suwerenne państwo ukraińskie. Było to 28 stycznia 1918 roku w Kijowie. Powołana została wówczas do życia Ukraińska Republika Ludowa, no, formacja państwowa, o której tu jeszcze będziemy wiele mówić. Rok później, 2 stycznia 1919 roku, wojska bolszewickie, wojska bolszewickiej Rosji zajęły Charków i bardzo szybko zaczęły posuwać się w kierunku zachodnim, no, spychając organizację czy centrum władzy ukraińskiej w kierunku zachodnim. No i jeszcze może jedną datę byśmy przypomnieli, mianowicie 21 kwietnia 1920 roku w Winnicy, tymczasowej siedzibie rządu Ukraińskiej Republiki Ludowej, w obecności Józefa Piłsudskiego jako głównodowodzącego wojskami polskimi, podpisane zostało przymierze polsko-ukraińskie. Wspominam te daty nie tylko dlatego, że może w tej chwili one nabierają nowego znaczenia, ale głównie dlatego, że wykład poświęcony Stanisławowi Stępowskiemu i relacjom polsko-ukraińskim nagrany jest w gabinecie Stanisława Stępowskiego, w jego mieszkaniu, które przez wiele lat zajmował ze swoją towarzyszką życia Marią Dąbrowską i w którym dzisiaj znajduje się Muzeum Marii Dąbrowskiej jako oddział Muzeum Literatury. Proszę Państwa, kim był Stanisław Stępowski? To pytanie zadał sobie 2 lata po śmierci bohatera naszej relacji. Zmarł on w styczniu 1952 roku, nie dożywszy swoich kolejnych urodzin. A pytanie to zadał bliski jego współpracownik, kolega i przyjaciel, działacz Polskiej Partii Socjalistycznej na emigracji, bo było to w marcu 1954 roku na łamach ukazującego się w Londynie tygodnika Wiadomości. Adam Pragier poświęcił duży i uważam znakomity do dzisiaj warty uwagi artykuł swojemu dawnemu współpracownikowi. Tutaj godzi się przypomnieć, że Adam Pragier zawarł bliższą znajomość ze Stępowskim już z początkiem lat 20., kiedy powracający z misji na Ukrainie, a do niedawna jeszcze minister w rządzie Petlury, no o czym tu będziemy też szerzej mówić, został członkiem warszawskiej loży Matki Kopernik, a więc związał się z wolnomularstwem. W tymże 1920 roku, no bardzo ważnym momencie dla dziejów kształtującego się państwa polskiego, prawda, bo wiemy, że latem tego roku Armia Czerwona dotarła na przedpola Warszawy, gdzie w sierpniu rozegrała się decydująca o losach nie tylko tej wojny, ale i w ogóle o losach Europy bitwa, prawda? I właśnie w tych burzliwych czasach, w dużym stopniu opuszczonej przez różne placówki rządowej dyplomatyczne Warszawy, ukonstytuowała się Wielka Loża Narodowa i tam właśnie panowie Stępowski i Pragier mogli zawrzeć bliską, no i jak to często bywa,
dozgodną przyjaźń. Odpowiadając na te pytanie, które sam sobie zadaję, Pragier pisze tak. Mało kto wie, kim był Stępowski i trudno na to pytanie odpowiedzieć w kilku słowach. Tu cytuję jego artykuł. Nie był w istocie ani działaczem politycznym, ani uczonym, ani pisarzem. Pamiętniki są jedynym jego dziełem pisarskim większego rozmiaru. Nie pozostawił po sobie żadnych prac z dziedziny myśli społecznej czy politycznej, ani obfitej publicystyki, która mogłaby utrwalić jego imię. A przecież był człowiekiem wybitnym. Rzecz można wyjątkowym. Najdonioślejszym dziełem jego żywota był właśnie on sam. Jak Rejowski, żywot człowieka poczciwego, ten żywot miał wskazywać na ideał przeciętności. To właśnie żywot Stępowskiego był ideałem nieprzeciętności. I zaraz potem Adam Pragier dodaje, że ten ideał życia jako pewnego dzieła sztuki, jako takiego tworu, który zależy od samego człowieka, nie wynikał z jakiegoś z góry powziętego zamiaru. Po prostu był to logiczny rozwój osobowości Stępowskiego, wynikający z warunków, w których się zrodził, które to warunki go ukształtowały. Nie mamy tutaj specjalnie za wiele czasu, żeby przyjrzeć się dzieciństwu i młodości Stępowskiego, bo musimy się skoncentrować na okresie jego działalności społecznej i politycznej, ale pewne fakty są tutaj niesłychanie istotne, ponieważ określają człowieka i właśnie tłumaczą skąd się wziął ktoś tak niezwykły, którego obraz, który kształtuje się z dokumentów, jakie pozostały, z których można wyczytać, kim był i jaką drogę przeszedł, wyłania się przede wszystkim obraz kontestatora. Człowieka niepogodzonego ze społecznymi konwenansami, z zaściankowością, szczególnie właśnie tą cechą polskiego społeczeństwa, egoizmem, ale tu, kiedy mówimy o egoizmie, mamy na myśli nie tyle egoizm jednostki, co nawet egoizm klasowy, który Stępowski, jak zobaczymy, potrafił znakomicie przełamać, ale egoizm narodowościowy, egoizm wynikający z przynależności do narodu, a tu nas interesują zwłaszcza dwa, to znaczy naród polski i naród ukraiński. I jeszcze jedna cecha tutaj wybija się szalenie z tych relacji dotyczących Stanisława Stępowskiego. Ja na końcu jeszcze powiem coś o tych właśnie przekazach źródłowych, bo może to też kogoś zainteresuje i tutaj o jednym konkretnym opracowaniu, który dotyczy naszego tematu. Mianowicie wyłania się tutaj portret, właściwie archetyp kresowego ziemianina, ale równocześnie uosobienie takiej praktycznej działalności na rzecz zbliżenia polsko-ukraińskiego. I wreszcie wyłania się nam portret człowieka o wybitnie lewicowych, a nawet powiedzielibyśmy socjalistycznych poglądach. A więc w skrócie, mamy tutaj do czynienia z ziemianinem, i to z takiej starej, wywodzącej się z XVII stulecia ziemiańskiej rodziny, szlacheckiej rodziny, osiadłej na Podolu, socjalistą i jak on sam zwykł był o sobie mawiać, tyleż Polakiem, co Ukraińcem.
No więc właśnie, musimy się przenieść do roku 1870, 27 stycznia, do Huty Czernielewskiej. No, jak nazywał się majątek ziemiański rodu osiadłego, tak jak już powiedziałem, od czasów nowożytnych na Podolu, no a w czasach carskich, prawda, z którymi tu mamy do czynienia, była to gubernia podolska. Rodzice Stanisława Stępowskiego, tu coś więcej wiemy o jego ojcu Hubercie, po którym zresztą młodszy brat Stępowskiego otrzymał imię, prowadził żywot typowego ziemianina kresowego. To ma tutaj oczywiście pewne znaczenie. No, on i jego sąsiedzi to na ogół dobrzy gospodarze, choć niekiedy źli utracjusze. Raczej domatorzy, raczej ludzie zapatrzeni w siebie, swoją klasę społeczną. Mało ciekawi tego, co dzieje się w wielkim świecie. No, tutaj ich potrzeby zaspokajała praca bieżąca, jeśli chodzi o wiadomości z wielkiego świata. Mały Stanisław, jak sam wspomina w pamiętnikach, o, to pierwsze bardzo ważne źródło do poznania, te pamiętniki, które pisał już przed wojną w okresie okupacji niemieckiej w II wojnie światowej i jeszcze uzupełniał po II wojnie światowej, do 1914 roku opublikowała wspomniana tutaj Maria Dąbrowska. No a później fragmenty, no, które z punktu widzenia 1952 roku, kiedy się ukazały w Ossolineum we Wrocławiu, były wysoce niecenzuralne i te fragmenty dotyczące relacji polsko-ukraińskich i w ogóle aktywności Stępowskiego na polu stosunków z Ukrainą ukazały się w Kulturze paryskiej, w zeszytach historycznych, a więc w środowisku literacko-naukowo-politycznym związanym z Jerzym Giedroyciem, notabene osobą, która zawsze podkreślała i właśnie w korespondencji z Jerzym Stępowskim, najstarszym synem Stanisława Stępowskiego, bardzo podkreślał, że swój stosunek do kwestii ukraińskiej zawdzięczał właśnie Stanisławowi Stępowskiemu, czyli ojcu Jerzego. Otóż, jak podkreśla Stanisław w swoich pamiętnikach, które w dużym stopniu są poświęcone jakby kształtowaniu się jego osobowości, jego postawy, jego relacji z ludźmi i ze światem, jego bardzo interesował świat prostych ludzi, jak pisze. No a ów świat prostych ludzi, jak opisuje ich Stępowski, mówił językiem ukraińskim. W domu częściej, więcej mówiło się po ukraińsku niż po polsku, bo po ukraińsku Stanisław rozmawiał z właściwie większością domowników, ale była osoba, jak przystało na dwór ziemiański, mówiąca po francusku, guwernantka, która uczyła Stanisława języka francuskiego, prawda, bez którego przedstawiciel elit ówczesnych w Europie Środkowej i Wschodniej oczywiście nie mógł swobodnie poruszać się po świecie. Była jeszcze jedna osoba, którą on wspomina, z którą rozmawiał w języku francuskim, bardzo istotna. Był to dawny robotnik francuski, Cambaro się nazywał, uczestnik komuny paryskiej. No więc to są wydarzenia właśnie momentu, kiedy na świat przyszedł Stanisław Stępowski, a który po upadku komuny wyemigrował z Francji i ostatecznie via Odessa dotarł na Podole i znalazł pracę
znalazł pracę w Tartaku, będącym własnością rodziny Stanisława Stępowskiego. Także w momencie, kiedy rozpoczął szkołę, a było to w Kamieńcu Podolskim, bardzo ważne miejsce w jego życiu, jako że później w Kamieńcu Podolskim znajdzie się tymczasowa siedziba władz państwa ukraińskiego, na czele którego stał Szymon Petlura, który no, na kilka lat zostanie takim sojusznikiem i bliskim, no, można powiedzieć też patronem politycznym Stanisława Stępowskiego. Do szkół uczęszczał w Kamieńcu Podolskim, jak powiedzieliśmy. I to jest oczywiście bardzo ważny moment kształtowania się osobowości i poglądów. O tych czasach Stępowski wspomina w ten sposób, że one go ukształtowały pod względem etycznym, a zwłaszcza lektury dzieł Tołstoja. Natomiast no, prawdziwym jego uniwersytetem i uniwersytetem w sensie dosłownym był Uniwersytet Dorpacki, jak my go dzisiaj nazywamy, ale on znajdował się w miejscowości Tartu, a w czasach, o których mówimy, przemianowany został przez władze rosyjskie na Uniwersytet Juryjski. Jakby nie było, była to bardzo ważna uczelnia ze względu na to, że chociaż profesura Uniwersytetu Dorpackiego no, raczej należała do konserwy, o tyle sam uniwersytet tym się różnił od innych uczelni w imperium rosyjskim, że przyjmował studentów relegowanych z innych uczelni, a to się bardzo często zdarzało, no, z powodu niewłaściwej zdaniem władz postawy politycznej czy etycznej studentów. No, co do tej ostatniej, to rzeczywiście środowisku Dorpackiemu można by wiele zarzucić. I może nie jest przypadkiem, że ten uformowany przez dzieła Tołstoja młody człowiek trzymał się z dala nie tylko od burt, pojedynków, pijatyk, no, które były cechą ówczesnego życia studenckiego, burszowskiego, ale również trzymał się z dala od swoich rodaków. No a tych synów ziemiańskich było w Dorpacie wielu. No to było oczywiste, że jeśli na przykład nie Petersburg, nie Moskwa, to właśnie Dorpat był tutaj miejscem, w którym aspirujący do pozycji inteligencji Polacy, poddani carscy, pobierali nauki. Ten okres będzie szalenie ważny, nie tylko z tego powodu, że widząc taki no, próżniaczy, pusty żywot swoich rówieśników, synów ziemiańskich, no, których miał tutaj okazję lepiej poznać, Stępowski postanowił, że nie będzie ziemianinem. Takie powziął postanowienie, ale rzecz jeszcze chyba ważniejsza, a mianowicie pod wpływem lektur, jak pisze, przemycanych z Królestwa Polskiego, z Warszawy, zeszytów Przedświtu, Walki Klas, a więc tutaj mamy do czynienia z lewicową, pepesowską i nie tylko pepesowską publicystyką. No, wskutek tej lektury doszedł do wniosku, że jeśli Polska szlachecka przeminęła, to nie ma czego żałować, bo trzeba zbudować Polskę przyszłą, opartą na podstawie całego ludu polskiego.
To mu bardzo trafiło do przekonania i zdecydował, wówczas dopiero zdecydował, że warto być Polakiem. Sam był, jak pisał w pamiętnikach, osobą wielojęzyczną. Wielojęzyczną, bo tak, no, z rodzicami najbliższymi krewnymi po polsku, ze swoim otoczeniem na Podolu po ukraińsku, w szkole, na uniwersytecie po rosyjsku, no ale jeszcze przyjdzie mu nauczyć się języka niemieckiego. Ale właśnie wtedy, w czasach dorpackich, doszedł do wniosku, że jest Polakiem. To znaczy, może jeszcze inaczej, że chce być Polakiem. I jak to on, zabrał się starannie za to bycie Polakiem, a mianowicie zakupił gramatykę języka polskiego, małeckiego i uczył się gramatyki polskiej z tego małeckiego. No, ale rewolucyjna atmosfera końca schyłku Sęde Sieklu, schyłku XIX stulecia spowodowała, że w Dorpacie wytrzymał co prawda aż 4 lata, ale ciągnęło go, no, jako świeżo upieczonego Polaka do Warszawy. No i tutaj znalazł się w 1891 roku, gdzie pod wpływem Ludwika Krzywickiego, no, wybitnego działacza lewicy, nawiązał kontakty z PPS-owską i w ogóle lewicową konspiracją. No i tak był aktywny politycznie, że w 1892 roku zamknęli go, odesłali do Rygi, potem do Kijowa, no ale w sumie otrzymał stosunkowo łagodny wyrok, mianowicie 3-letni dozór policyjny w majątku rodzinnym Szebutyńce. No, znowu jesteśmy na Podolu, gdzie spędził czas do jesieni 1896 roku. Potem, no, jak wypadało mimo wszystko przedstawicielowi elity ziemiańskiej, inteligenckiej, pojechać na zachód, odwiedził Berlin, Paryż, tam też wykonał fotografię, którą tutaj prezentujemy, a później, aż przez 6 lat, czyli w latach 1897-1905, zamieszkał w Warszawie. No, tu był bardzo aktywny, wydając gazetę Prawdę, a potem współzakładając taki tygodnik socjalistyczny Ogniwo. No, ten okres jest może bardzo ważny, choćby z tego powodu, że spowodował związanie się Stanisława Stępowskiego ze swoją przyszłą żoną, a zarazem bliską krewną, bo siostrą stryjeczną, Marią Stępowską. Marią Stępowską. Tak szczęśliwie się zdarzyło, że dysponujemy dwoma fotografiami właśnie z tego okresu, z lat, początku lat 90., na których właśnie możemy zobaczyć Stanisława. Tutaj taka piękna fotografia rodzinna. On siedzi na podłodze, obok, po jego lewej ręce Maria, po prawej jego przyszła rodzina, no też Stępowscy. I wreszcie fotografia z ślubu, który odbył się też w Warszawie, no bo jest to okres warszawski jego aktywności, 11 czerwca 1893 roku w kościele Świętego Krzyża. No i tutaj fragment fotografii ślubnej, co bardzo charakterystyczne, świadkami są tutaj osoby Ludwik Brunner, pseudonim Jan Sten, Stanisław Czekanowski, Bronisław Kułakowski. No, dla już osób interesujących się historią polityczną, no, są to wszystko nazwiska działaczy politycznych
tamtego okresu związanych z lewicą. Niedługo po tym ślubie, bo w październiku 1893 roku przyszedł na świat najstarszy z potomków Stanisława, wspomniany tu już wcześniej Jerzy, a później w Krakowie zresztą, później Hubert, który urodził się w 1895 roku i wreszcie Paweł, zwany Pawełkiem, urodzony w 1901 roku, oczko w głowie rodziny, tutaj znajduje się na większości zachowanych fotografii, taka piękna fotografia z Tempolski na łące czy trawniku, gdzieś w pobliżu domu. Być może to było w Winnikowcach, a może to było w Przebutyńcach. W każdym razie gdzieś w domu, w towarzystwie swojego ojca. Tutaj widzimy Huberta seniora i obok już jako taki młodzieniec Jerzy i wreszcie mały Pawełek. Oczko w głowie rodziny, ukochany, zmarł niestety przedwcześnie w wieku lat 19 z powodu dezynterii. Myślę, że powinniśmy teraz przyjrzeć się teatrowi, scenie historycznej, w której rozegrała się najważniejsza część życia Stanisława Stępowskiego. Jesteśmy wciąż na Podolu, ale powinniśmy tutaj ten rzut oka na geografię historyczną zacząć od Wołynia, krainy historycznej, no, graniczącej, a nawet mało kto wie, po części dzisiaj znajdującej się na terenie Polski. W dorzeczu Górnego Bugu, w dopływach Dniepru, Prypeci, Styru, obecnie oczywiście część Ukrainy, to są obwody wołyński i rówieński. Zachodnia część Wołynia to jest żytomierskie i tarnopolskie. No a gdyby tutaj wskazać na ważniejsze miasta, to będą to Łuck, Kowel, Dubno, Równe, Krzemieniec, Nowogród Wołyński czy Włodzimierz. I wreszcie Podole, no graniczące z Wołyniem, tak na południowy wschód od Wołynia rozciągająca się kraina, nie tylko historyczna, ale i geograficzna. Mówimy o Wyżynie Podolskiej, no częściowo dzisiaj znajdująca się na terenie Republiki Mołdowy. No i to jest oczywiście w tej chwili terytorium Ukrainy nad północnymi dopływami środkowego Dniepru, czyli rzekami Zbrucz, Metrycz, Uszyca, w górnym biegu rzeki Boch. No i tutaj najważniejsze miejscowości, które się pojawią też w naszej opowieści, to Kamieniec Podolski, Chmielnicki. On się tam troszkę inaczej ta miejscowość nazywała w czasach komunistycznych, i Winnica. Warto powiedzieć, że to są tereny, które z początkiem XX wieku znalazły się w centrum zainteresowania publicystów polskich, głównie jednak o orientacji konserwatywnej, prawicowej, związanej no, z tym żywiołem, z tą klasą ziemiańską. A to dlatego, że w latach 1905, kiedy wybuchła rewolucja
na rozległych terytoriach Imperium Rosyjskiego 1907. No, miały tutaj miejsce wystąpienia chłopskie, ale o takim już bardzo wyraźnym podtekście narodowościowym, etnicznym. Chłopi atakując, plądrując, niekiedy nawet zabijając właścicieli majątków ziemskich, no, bardzo podkreślali, że nie tylko no, egzekwują tutaj akt zemsty na swoich ciemiężycielach, ale też podkreślali, że oni czynią to w stosunku do obcych sobie Lachów, do Polaków, a więc do wrogiego sobie żywiołu etnicznego. No, to był moment, który dał wiele do myślenia Stanisławowi Stępowskiemu. Jego relacje ze wsią były wzorowe, no, do tego stopnia wzorowe, że kiedy w 1917 roku jego majątek został zaatakowany, splądrowany i spalony w Winnikowcach przez nadciągających tutaj maruderów armii, no właśnie byłej armii carskiej, jeszcze nieregularnej armii, armii bolszewickiej, no to wiemy, że to jest największe nieszczęście, taka rozpuszczona armia, prawda, która zajmuje się głównie rabunkiem, gwałtem i mordem. I że wtedy ci chłopi okoliczni bronili majątku Stępowskich, Stanisława Stępowskiego, mówiąc, że ceje duże dobry pan, dobry pan, to jest bardzo dobry pan. No, wspominał o tym Pozner, tutaj już cytowany, który pisze tak, no skoro chłop ukraiński, obcy wiarą i językiem, wierny tradycjom hajdamackim, bronił go przed zbiorowym sadyzmem potomków Dżingis Hana, no to cytat dosłowny z wiadomości z 1954 roku, no to coś było na rzeczy. Otóż ten okres poprzedzający wybuch Wielkiej Wojny, jak się wtedy mówiło, no nikt nie wiedział, że nieszczęście to w postaci wojny światowej 20 lat po jej zakończeniu będzie miało się powtórzyć, kazał Stępowskiemu bardzo się zaangażować no, w taką właściwie pracę u podstaw, to znaczy brał udział w najróżniejszych akcjach natury oświatowej, spółdzielczej, no, czyli ekonomicznej, zdając sobie doskonale sprawę, że tylko podniesienie poziomu gospodarczego, a zwłaszcza kulturalnego i społecznego dawnych poddanych, prawda, no poddanymi już nie byli od, prawda, czasów carskich, no ale ta jakaś, prawda, poddańcza dusza jeszcze w tych ludziach kołatała, prawda, z jednej strony bierność, ale potem takie nagłe wybuchy gniewu, agresji, akty zemsty. No i tutaj z tego okresu pochodzą najróżniejsze inicjatywy, takie jak kółka rolnicze, czytelnie, wspomniałem już kooperatywy, czyli spółdzielnie, on prenumerował na swój koszt ukraińskie pisma dla ludu, ale równocześnie działał na rzecz szkół polskich. Organizował zjazdy ziemian w powiecie lityńskim. Był delegatem wyborczym do pierwszej i drugiej dumy, czyli prawda, tego pierwszego parlamentu rosyjskiego z Podola, z terenów Podola. A więc można powiedzieć, że jego aktywność tutaj była skierowana zarówno na Ukraińców, na chłopów ukraińskich, na lud ukraiński, ale również adresowana do ziemian, no, w stosunku do których też był zawsze bardzo, bardzo krytyczny. No, jakby logiczną konsekwencją tego, że był delegatem wyborczym do Dumy, że tak się tutaj zaangażował,
stało się jego zaangażowanie natury politycznej. No, przełomowy jest tutaj rok 1917, upadek caratu, prawda? Najpierw no, rząd Kieryńskiego, potem jego upadek jesienią w październiku 1917 roku, tak naprawdę w listopadzie, na rzecz rządu bolszewickiego. No i tutaj zaangażowanie Stępowskiego będzie już bardzo poważne. Związany jest z taką formacją, która się nazywała Polska Centrala Demokratyczna. Znalazł się w takim Polskim Komitecie Wykonawczym na Rusi. Brał udział w wyborach do Ukraińskiego Zgromadzenia Konstytucyjnego, no, do którego uzyskał mandat właśnie z ramienia tego Polskiego Komitetu Wyborczego. No i teraz dochodzimy już do początku 1918 roku. Stępowski angażuje się w działalność Polskiej Organizacji Wojskowej na Ukrainie, a więc formacji no, militarno-politycznej zorganizowanej przez Józefa Piłsudskiego i no, będącej ramieniem i zbrojnym, i politycznym tutaj komendanta, jeszcze nie marszałka. I tutaj zetknie się w 1918 roku no, z tą pierwszą formacją polityczną państwową ukraińską. Prawda? Przypomnę, że 28 stycznia tegoż 18 roku ogłoszono powstanie Ukraińskiej Republiki Ludowej. Jej żywot w samym Kijowie jako stolicy Ukrainy nie był długi, ponieważ tutaj ta formacja polityczna musiała na pewien czas ustąpić innej, a to związanej z państwami centralnymi. No, musimy przypomnieć, że znajdujemy się na wschodniej granicy frontu Wielkiej Wojny, no, która formalnie zakończy się dopiero pokojem w Kąpień w 1918 roku. I mamy tutaj strasznie skomplikowaną sytuację, zarówno w sensie militarnym, jak i w sensie politycznym, no bo mamy takie siły, mamy znakomicie funkcjonującą i doskonale zorganizowaną armię państw centralnych, czyli Rzeszy Niemieckiej i Cesarstwa Austrii. Mamy te polskie formacje wojskowe, mamy formację wojskową zorganizowaną przez Szymona Petlurę, złożoną głównie z strzelców z siczowskich. No, ale jeszcze pojawia się jedna formacja, taka o no, profilu wybitnie już konserwatywnym, a mianowicie tak zwany hetmanat, związany z okupantem niemieckim. Związany z okupantem niemieckim, a to na mocy pokoju brzeskiego, który rozgraniczył przebieg frontu i granicę pomiędzy Rzeszą Niemiecką, Ukrainą, no i tutaj wykorzystał to konkurent polityczny Ukraińskiej Republiki Ludowej, aby tam zaprowadzić swoje porządki. No hetmanat nie trwał długo, a to z tego powodu, no, że Niemcy wycofali się z granicy wschodniej, jak pamiętamy, w listopadzie 1918 roku, prawda? Wycofali się z Królestwa Polskiego, z Warszawy 11 listopada tegoż roku i wycofali się tutaj z granicy wschodniej i ten układ brzeski pomiędzy Rzeszą czy państwami centralnymi i Ukrainą przestał obowiązywać. On po prostu
przestał być aktualny i teraz wykorzystała to natychmiast polityka bolszewicka, która uznała, że skoro traktat brzeski nie obowiązuje, to Ukraina znajduje się w sferze rosyjskiej, czy w tym wypadku władzy bolszewickiej. Hetmanat, na czele którego stał, zresztą jak zawsze w takich wypadkach, były oficer carski Paweł Skoropadzki, ustąpił w formacji, która była na początku, czyli Ukraińskiej Republiki Ludowej, no i formacji, w której coraz większą rolę zaczął odgrywać Szymon Petlura. Na początku on jest tylko hetmanem, no czyli głównodowodzącym, znajdzie się w rządzie jako jeden z ministrów rządu, no ale jego rola polityczna wzrośnie z różnych powodów. Niewątpliwie był utalentowanym organizatorem, posiadał pewną charyzmę, zresztą, którą wspominał Stępowski, niewątpliwie znajdujący się pod silnym wpływem osobowości, no znacznie młodszego od siebie Szymona Petlury, ale którego atutem również było to, że rozpoczął on w 1919 roku negocjacje, najpierw w lecie, natury czysto wojskowej z rządem polskim, z Rzeczpospolitą Polską. Podpisano takie rozgraniczenie tutaj na wschodzie pomiędzy Wojskiem Polskim i Armią Petlury, ale nie koniec na tym. Całą jesień 1919, właściwie zimę 1919 na 1920 trwały intensywne rokowania natury politycznej, w których nawet osobiście Petlura brał udział, które doprowadziły wspomnianego tu przeze mnie króciutko sojuszu politycznego i militarnego pomiędzy państwem ukraińskim, Ukraińską Republiką Ludową i Rzeczpospolitą Polską 21 kwietnia 1920 roku. Ten akt podpisany został w Winnicy, dokąd Józef Piłsudski udał się koleją. Tutaj zachowało się piękne zdjęcie z okien wagonu polskich kolei państwowych. Defiladę wojskową armii, defiladę ukraińską przyjmują Petlura no, po lewej, oczywiście Piłsudski po prawej stronie. Z tą armią formowaną przez Petlurę, której kwatera główna, podobnie jak rządu, znajdowała się w Winnicy, a potem w Kamieńcu Podolskim, do czynienia miał sam Stępowski. I zachowało się w jego tym opublikowanym w zeszytach historycznym fragmencie pamiętniku właśnie dotyczącym lat 1919-1920 niesłychanie dramatyczny opis defilady, która prawdopodobnie poprzedziła tę defiladę w Winnicy, która miała miejsce w drugiej połowie kwietnia, ale my dowiadujemy się, że właśnie wiosną tego 1920 roku w Kamieńcu Podolskim przed gmachem dawnej szkoły, do której Stępowski uczęszczał, odbyła się defilada przyjmowana przez Petlurę. I zacytuję tutaj słowa Stępowskiego. Zaprowadzono nas na przegląd wojska dokonany przez samego atamana Petlurę na placu tak dobrze mi znanym przed gmachem gimnazjalnym.
Ongiś plac ten w dziecinnych moich oczach był przestronny i imponujący. Teraz wydał mi się zaśmiecony, porosły zielskiem i śmiesznie mały. Za wielki jednak dla liczby wojska na nim defilującego. Cała rewia sprawiła na mnie żałosne wrażenie. Przed zbitą na prędce z desek trybuną, na której stał salutując Petlura, w otoczeniu kilku wojskowych przechodziły w milczeniu grupki żołnierzy różnego autoramentu, rozmaicie odziane i uzbrojone. Była nawet grupka w świtkach i słomianych kapeluszach, przypominające czasy sankiulotów i naszych kosynierów. Rozumiałem, że mam przed sobą improwizowaną, prawdziwą armię ludową, borykającą się z brakiem broni, amunicji, odzieży. Uderzał brak artylerii i jazdy oraz nieobecność galicyjskich siczowych strzelców, no taka elitarna formacja wojskowa, jedynie przypominających regularne wojsko. Świadczyło to o śmiertelnym rozdwojeniu w tym porywie ruchu ukraińskiego, które doprowadziło z czasem do haniebnej zdrady tych strzelców, czyli tych siczowskich, czy siczowych strzelców, przejścia ich na stronę Denikina, a potem bolszewików. No właśnie, zachowało się zdjęcie przedstawiające taką defiladę. My nie wiemy, gdzie ona się odbyła. Być może właśnie w Kamieńcu Podolskim. No, ale to chyba nie jest ta sama, ponieważ tutaj widzimy hetmana Szymona Petlurę w pięknym płaszczu, który stoi no, w otoczeniu swoich oficerów. No, możemy im się przyjrzeć, jak są umundurowani, jak wyglądają, jak się zachowują. Z tego okresu tutaj sobie pozwolę na maleńką dozę prywaty. Zachowała się też fotografia uformowanej już wcześniej, tak jak powiedziałem, Ukraińskiej Centralnej Rady. No to taka formacja właśnie polityczna, z której potem wyłoniły się te organa władzy państwa ukraińskiego. No i tutaj mamy trzech takich wybitnych działaczy, których nazwiska ostatnio zostały przypomniane, mianowicie Boberskiego, Wołoszyna i Cegielskiego, Longina Cegielskiego, który potem odegrał istotną rolę, był ministrem, tak jak Stępowski w rządzie ukraińskim, a na koniec w 1920 roku Petlura mianował go takim no, posłem, ambasadorem Ukraińskiej Republiki Ludowej w Waszyngtonie. I Cegielski, no, tutaj zwracam uwagę na różnicę w wymowie nazwiska, prawda? My mamy tendencję do zmiękczania, natomiast ta wymowa ukraińska jest twarda, więc nie Cegielski, a Cegielski. Wyjechał do Waszyngtonu, no ale potem już ze Stanów Zjednoczonych i z Kanady, gdzie się ostatecznie znalazł, nie wrócił, zakładając tam ukraińsko-amerykańską gałąź szeroko rozumianego rodu Cegielskich. A więc Petlura, wracając do wątku głównego, zyskał na znaczeniu, będąc ukraińskim realizatorem wielkiego planu politycznego, ideowego, geopolitycznego, znanego w Polsce jako projekt prometejski. Piękna nazwa, która dotyczy pewnej wizji Europy Środkowo-Wschodniej, budowanej, no, dopóki można było, dopóki warunki
polityczne pozwalały, przez Józefa Piłsudskiego, w której to wizji Rzeczpospolita, odrodzona Rzeczpospolita, byłaby takim ośrodkiem wielkiej federacji obejmującej Litwę, Białoruś i Ukrainę, ponieważ zdaniem wywodzącego się przecież z Wilna Piłsudskiego, te narody i te kraje w naturalny sposób ciążyły ku koronie Polski. No, rozwój wypadków i przede wszystkim eksplozja nacjonalizmów, jaka miała miejsce u schyłku wojny światowej, w tym nacjonalizmu ukraińskiego, no niestety położyły kres tym planom. Na razie jednak one są jeszcze aktualne. I przez dużą część 1920 roku będą aktualne. Stępowski rozpocznie służbę w rządzie polskim, właśnie w takim departamencie zajmującym się problematyką kresową. No tutaj przytomność umysłu rządzących no była olbrzymia, skoro rzeczywiście zaangażowano osobę, która świetnie tę problematykę znała, i to nie tylko z lektury, ale i z praktyki. No i ku wielkiemu zaskoczeniu samego Stępowskiego, o czym on wspominał wielokrotnie w swojej korespondencji, w swoim pamiętniku, w maju 1920 roku zaproponowano mu, aby objął funkcję ministra w rządzie Ukraińskiej Republiki Ludowej, rządzie Mazepy. No te rządy tam się często, te gabinety się zmieniały, co zresztą jest cechą w ogóle każdej takiej młodej, niestabilnej formacji politycznej. Natomiast Stępowski pełnił tam funkcję najpierw ministra rolnictwa, no co zrozumiałe, ale potem ministra zdrowia i opieki społecznej. To się może wydać dziwne, ale tutaj okazuje się, że miał on duże doświadczenie na tym polu, właśnie z tego okresu poprzedzającego wojnę światową, kiedy on zaangażował się właśnie w tworzenie najróżniejszych takich samorządowych, spółdzielczych, środowiskowych struktur, w tym także opieki zdrowotnej, żłobków, przedszkoli, szkół, więc to była problematyka też mu z praktyki doskonale znana. No, w liście do żony, do Marii Stępowskiej, żalił się, że czuje się trochę bezradny. Prawda, jest wiosna 1920 roku i on się znajduje albo w Winnicy, albo w Kamieniu Podolskim, i pisze, że nie ma, w żadnym podręczniku nie piszą, jak być ministrem. No, to jest coś, czego trzeba się samemu nauczyć. Nie zachowały się, czy może jeszcze inaczej, nie znalazły się w ręku historyków jakieś dokumenty związane z jego aktywnością, i wydaje mi się, że jest to zadanie jeszcze do wykonania z aktywnością Stanisława Stępowskiego, ale wydaje się, że do swoich obowiązków podszedł on no, równie poważnie, jak podchodził do wszystkich innych swoich obowiązków. Był krytycznie nastawiony do polityki ukraińskiej władz polskich, ale równocześnie potrafił się bardzo energicznie przeciwstawiać jakimś no, aktom no, pewnej narodowościowej agresji ze strony Ukraińców, a takich też nie brakowało. Zresztą sam, a właściwie jego żona, padł ofiarą tutaj no, pewnych etnicznych ekscesów, a mianowicie jesienią 1919 roku
na dworcu w Zwierzynce, no to nie jest wielka miejscowość, aresztowana została Maria Stępowska przez galicyjskich strzelców siczowych, no właśnie tych wspomnianych, którzy później zdradzili, za rozmowę w języku polskim. Jeden ze współpracowników Stępowskiego alarmował władze polskie, a nawet dał informację do prasy polskiej na ten temat. No ale pisze Stępowski, nie udało się dostać do ukraińskiego ministra wojny Petriwa, który posłał swego adiutanta do Zwierzynki i ten zwolnił Marię. Ale tutaj jeszcze taka ciekawostka. Stępowska spędziła 11 dni w lichym żydowskim domostwie otoczonym drutem kolczastym, no, gdzie zaatakowały ją wszy, zmywała podłogi, zamiatała podwórze i pocieszała siedzącą tam od dawna hrabinę Komorowską, którą siczowcy wywieźli z majątku i ciągali wszędzie za sobą. Pokryta była ranami wygryzionymi przez wszy. No właśnie, ta rzeczywistość daleka była od pewnej politycznej wizji zarówno Stępowskiego, jak i Piłsudskiego. Stępowski, mamy na to szereg dokumentów, bardzo ostro zwalczał mrzonki na temat odbudowy państwa polskiego w granicach z 1772 roku i wyprawę na Kijów, prawda, i to, że w 1920 roku w maju marszałek Śmigły-Rydz przyjmował defiladę wojsk polskich w Kijowie. No, zdaniem niektórych miałoby być, prawda, uwerturą do restytucji państwa polskiego Rzeczpospolitej Polskiej w granicach przed pierwszego rozbioru. Tego typu poglądy, tego typu projekty, bo były to przecież projekty głoszone zwłaszcza przez narodową demokrację, bardzo były ostro zwalczane przez Stępowskiego. Taki zachował się jego memoriał z 1919 roku, w którym on tam ogłaszając votum separatum w stosunku do poglądów zebranej większości, no, którą tworzyli endecy, pisał, że życzenie połączenia z Polską znacznej części obszarów prawobrzeżnej Ukrainy jest skłanianiem rządu Rzeczypospolitej do wojny aneksyjnej w kraju, gdzie Polacy stanowią tylko nieznaczny odsetek. Wojna taka utrwali w ludzie ukraińskim na wieki niechęć do Polaków i Polski, hodowaną dotąd sztucznie, tę niechęć, przez Moskwę, Niemców i nacjonalistów ukraińskich. Popchnie nadto ten lud, zmierzający dziś do zrzucenia jarzma bolszewików rosyjskich, w objęcia tychże bolszewików. Zgnębioną zaś dziś ludność polską wyda ostatecznie na łup rozpasanego żywiołu. No i niestety, jak wiemy, ten czarny scenariusz, przed którym Stępowski przestrzegał w 1919 roku, miał się spełnić. Otóż w 1920 roku, który tutaj jest najważniejszym tym okresem współpracy bezpośredniej z Ukraińcami, sytuacja militarna i polityczna wygląda w ten sposób, że armia Petlury, zajmująca część Podola, znaczną część Wołynia, tworzy taki pas rozdzielający Wojsko Polskie od armii bolszewickiej, od Armii Czerwonej. No i ta sytuacja chwilowo ulegnie zmianie na korzyść
na korzyść Polski, prawda, po tej ofensywie wiosennej 1920 roku. No ale jak wiemy, już latem front wschodni gwałtownie przesunął się na zachód i oparł się, co też już było powiedziane, na przedpolach Warszawy. W październiku 1920 roku ta formacja państwowa ukraińska została rozwiązana w wyniku zawieszenia broni pomiędzy Rzeczpospolitą i Rosją radziecką, Rosją bolszewicką. I tutaj trzeba bardzo mocno podkreślić, że żądania dotyczące Ukrainy były najważniejszymi punktami w programie politycznym armii czy państwa bolszewickiego. Także już warunkiem zawieszenia broni na początku października 1920 roku było wycofanie poparcia dla Ukraińskiej Republiki Ludowej, na czele której stał Petlura. Można by powiedzieć, że przez ten okres od podpisania Traktatu Polsko-Ukraińskiego w kwietniu do października 1920 roku Ukraińska Republika Ludowa była jedynym międzynarodowo, to trzeba podkreślić, uznanym państwem ukraińskim. Natomiast Hetman Petlura zachował jakby funkcję szefa tak zwanego dyrektoriatu, czyli takiej formacji rządzącej, takiej jakby Rady Państwa, już do końca życia, które musiał spędzić na emigracji we Francji, gdzie też dosięgła go zemsta bolszewików, został zamordowany i wszystko wskazuje na to, że za tym mordem stała agentura Rosji radzieckiej. Choć zabójca został ujęty i w procesie przed sądem francuskim, sąd francuski uznał, że był to akt prywatnej zemsty, a nie akt mordu politycznego i zabójca został uniewinniony. Zanim tak się stało, Petlura znalazł się w niesłychanie trudnej sytuacji i tutaj z pomocą przyszedł mu Stanisław Stępowski i jego przyjaciel i współpracownik, o którym jeszcze powiem kilka słów na koniec, Józefem Józewskim. Zajmowali się wspomaganiem Petlury od jesieni 1920 roku, a ukrywaniem go od wiosny 1921 roku, ponieważ na mocy traktatu ryskiego, czyli traktatu kończącego wojnę bolszewicko-polską, Polska zrzekła się nie tylko różnych roszczeń terytorialnych, ale również zrzekła się protekcji w stosunku do osoby Petlury i całej tej formacji. Z tej perspektywy, z perspektywy ukraińskiej, ale także białoruskiej, traktat ryski był zdradą i tutaj zachowała się niesłychanie plastycznie ukazująca ten problem karykatura białoruska, ale równie dobrze ona by mogła wyjść spod pióra rysownika ukraińskiego. Karykatura mówi o haniebnym traktacie ryskim i pokazuje, tutaj po lewej stronie widzimy takie typowe, zresztą karykaturalne przedstawienie sarmaty Polaka, Lacha, w kontuszu, w konfederatce, tutaj takiego strasznego, chciwego starca ze szponami, który wyrywa zachodnią część Białorusi.
Natomiast lwią część zabiera straszliwa tutaj postać takiego zombie w czapce, prawda, z gwiazdą bolszewickiego żołnierza. To jest ta część z Mińskiem, prawda? Natomiast ta część z Grodnem znajdzie się z Pińskiem, znajdzie się tutaj pod władzą polską. No ale jak mówię, ta sama karykatura mogłaby objąć również terytorium Ukrainy, jako że no, zachodnia część Ukrainy, prawda, ze Lwowem znalazła się po stronie polskiej, natomiast, czyli duża część Wołynia znalazła się po stronie polskiej, natomiast cała reszta pod panowaniem bolszewickim. No, Rosja Radziecka zadbała o to, żeby już w 1918 roku w Odessie zaprowadzić tam taki marionetkowy rząd. No i to się miało nie zmienić aż do czasów Chruszczowa, który ze względu na sentyment do kraju, z jakiego pochodził, no obdarzył Ukrainę tutaj no pewną autonomią w ramach Związku Radzieckiego, no autonomią, która no, miała się przerodzić w suwerenność. Tutaj przypomnę, tak jakby na marginesie tej sprawy, Ukraina wraz z Białorusią reprezentowana jest w Organizacji Narodów Zjednoczonych, a więc jest od samego początku była traktowana jako suwerenne państwo, no ale oczywiście tu chodziło w latach 40. i 50. i jeszcze późniejszych o dodatkowe głosy dla Związku Radzieckiego, dla Moskwy. I wreszcie jakby ostatnia karta, która wiąże się z okresem, kiedy Stanisław Stępowski będzie bardzo aktywny zawodowo jako twórca biblioteki, a w Ministerstwie Rolnictwa bardzo fachowej biblioteki konstruowanej przez byłego ziemianina. Natomiast w sensie społecznym, politycznym jego aktywność na rzecz Ukraińców no, nie osłabła. Tyle tylko, że no, działał teraz w różnych społecznych, dzisiaj byśmy powiedzieli non-profit, organizacjach kulturalnych polsko-ukraińskich czy też prometejskich, ponieważ taką nazwę też one nosiły. I tutaj jego współpraca z władzą, o ile po zakończeniu wojny po traktacie ryskim musiała się zamknąć, no tym bardziej, że mamy rządy prawicy Hienopiasta, o tyle uległa wznowieniu po przewrocie majowym, czyli od 1926 roku, w wyniku którego serdeczny przyjaciel i na krótko, tak jak w przypadku Stępowskiego, wiceminister, tyle że spraw wewnętrznych w rządzie ukraińskim, był pochodzący z Kijowa, też eks-ziemianin, ale młodszy o pokolenie od Stępowskiego, Henryk Józewski. Stępowski bardzo zaprzyjaźnił się z Józewskim, z jego żoną Julią, artystką, notabene Henryk Józewski, który piastował okres od 1929 roku najróżniejsze funkcje ministerialne, bo był ministrem spraw wewnętrznych w 1929 roku, bo był wojewodą wołyńskim przez rok po to, żeby potem jeszcze być tym wojewodą w latach 30. od 31 do 38 roku i realizować tak zwany eksperyment wołyński, a mianowicie pewien projekt społeczno-ekonomiczny, ale mający oczywisty wymiar polityczny, no, budowania na nowo relacji
na tych terenach oczywiście większością ukraińską. Ta na Wołyniu większość stanowiła Rzeczpospolitej 13-procentową mniejszość, no więc bardzo wysoką. Według różnych szacunków, według rocznika statystycznego GUS-u była to populacja rzędu 4,5 do 5 milionów. Populacja, która posiadała prawa, konstytucyjne prawa zagwarantowane zarówno konstytucją marcową, jak i traktatami międzynarodowymi. Dość wspomnieć, że w latach 20. mamy prawie 1,5 tysiąca szkół ukraińskich, czyli z językiem ukraińskim. W tym wiele, wiele szkół średnich, no ale niestety ten stan posiadania ukraiński się kurczył. Była nawet ustawa z 22 roku, która przyznawała Ukraińcom szeroko idące uprawnienia kulturalne na terenie Rzeczpospolitej, no, która nigdy nie była realizowana. Nikt tej ustawy nie rewokował, ale też nikt jej specjalnie nie realizował. Natomiast wspomniany tutaj Henryk Józefski, no, przynajmniej pewne elementy tego projektu starał się realizować w ramach właśnie owego eksperymentu wołyńskiego i tutaj miał tak wielkie sukcesy, że w nagrodę w 1938 roku został odwołany z funkcji wojewody wołyńskiego i za karę, no przepraszam, w nagrodę został wojewodą łódzkim, no, którym, czyli w Łodzi, w którym był już do wybuchu II wojny światowej. Także można powiedzieć, że Stępowski jako przyjaciel i współpracownik Józefskiego, który no, wielokrotnie zasięgał jego rady, wielokrotnie posługiwał się opracowaniami. Zachowało się takie opracowanie rządowe z 1935 roku dotyczące polityki ukraińskiej, no, na którym to Stanisław Stępowski nie zostawił suchej nitki. Tutaj wypada nam przerwać tę opowieść, jako że no, II wojna światowa pogrzebała wszystkie te plany, zarówno dobre, jak i złe, zarówno pozytywnie oceniana dzisiaj polityka wewnętrzna II Rzeczpospolitej, czy jej elementy, jak i te, które słusznie poddajemy krytyce. Wszystko to niestety przestało być aktualne. Stanisław Stępowski wraz z Marią Dąbrowską szczęśliwie jakoś przeżyli wojnę w dużym stopniu w mieszkaniu, w którym się znajdujemy. No, ale schyłek życia Stanisława Stępowskiego już nie stwarzał możliwości jego działań na polu relacji z Ukrainą. Prawda, te zostały w bardzo brutalny, a nawet powiedziałbym okrutny sposób rozwiązane przez władze no, tego nowego komunistycznego państwa, w jakimś istotnym stopniu inspirowane przez Związek Radziecki. No i jeszcze na koniec owa informacja dotycząca materiałów, do których można byłoby sięgnąć i z których ja korzystałem. Poza wspomnianymi tutaj pamiętnikami Stępowskiego dysponujemy archiwum Stępowskiego dzisiaj zdeponowanym w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. No, najróżniejszymi wspomnieniami, prawda? Adam Pragier nie był jedynym, który opisywał swojego dawnego towarzysza i przyjaciela. Ale tu chcę spośród różnych opracowań, których jest bardzo wiele, jeśli idzie o sprawy wojenne, militarne, polityczne, o dyplomację okresu Wielkiej Wojny i po tej Wielkiej Wojnie, dysponujemy tutaj takim artykułem pani Magdaleny Semczyszyn, opublikowanym w ramach większego tomu w 2014 roku, czyli całkiem niedawno. Artykuł zatytułowany Stanisław Stępowski wobec spraw polsko-ukraińskich
ukraińskich, no, który tutaj pozwalałem sobie też zacytować w moim wykładzie. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę.